Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Przyzwyczajeni jesteśmy do negatywnej formy przykazań. Nie będziesz robił tego i tamtego. Jezus spośród 613 przykazań starotestamentalnych wybiera dwa, które mają formę pozytywną. Miłuj. I te dwa nazywa najważniejszymi przykazaniami w prawie. Jesteśmy wezwani do miłości i w tym moglibyśmy streścić sens ludzkiego życia. Być człowiekiem oznacza być kochanym i kochać innych. Dziś miłość przeżywa kryzys. Niejednokrotnie jest wypaczana. Sprowadza się ją jedynie do namiętności i pożądliwości. Miłością nazywa się hedonistyczne zaspokajanie swoich potrzeb. Dla wielu miłość kojarzy się z przyjemnością i jakimiś wymiernymi korzyściami. Już dziś nikt nie chce słyszeć, że miłość to wyrzeczenie i ofiara. Popatrzmy na Chrystusa, na Jego miłość ku nam. On własnego życia nie oszczędził, ale samego siebie wydał na śmierć krzyżową. Z miłości do nas umiera, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Kto z bezinteresownej miłości oddaje wszystko, staje się źródłem błogosławieństwa dla świata, a jego życie przynosi obfite owoce. Nie bójmy się żyć dla miłości, którą Bóg ukochał nas pierwej. Nie bójmy się kochać drugiego człowieka w imię Boga, który jest miłością.